Witamy serdecznie. W dzisiejszym odcinku podejmujemy się eksploracji sztolni głównej kopalni Wolności. Wyrobisko to powstało w latach 1882-83. Nowa część, którą będziemy dzisiaj eksplorować, została zrobiona w latach poszukiwania rud uranu w tym rejonie. Tak więc zapraszamy do oglądania. Można sobie tutaj przypłynąć na beczce. O Jezu. No weź tą beczkę, nie przesuwaj jej całej, zostaw ją. Co to jest? A ma Jamajka. Jamajka. O. O. Głębiej. No go. Lepiej popatrzeć, prawda? Tutaj to jest jeszcze jakiś taki kanał chyba. Ale odwodniający czy coś, ale to już jest zrobiony, nie no, dużo wody jest, nie? No dużo. Coś on, będę musiał chyba przedzwonić do niego, albo już nie będę dzwonił. O! Chyba nawet tu nie spojrzał. No. Nie no, ja ci mówiłem, że to niemożliwe, wszędzie indziej wody pełno, a tu nagle nie ma. Z lewej strony jest wypłycone, nie? Dobra, wypłysa się. Może z tymi boczkami iść, to tak, nie taki głupi pomysł. Czemu? No się opierasz i nie idziesz, wiesz, nie zawrkujesz. No zobaczcie, tutaj leży w wodzie jakieś, jakaś stara ta. Dobra, przejdziemy sobie przez ten i tu zaczniemy eksplorować pomału pierwszym wejściem. Chociaż możemy przejść i z drugiej, potem tu wyjdziemy, nie? Paweł, uważaj. Przez te wejście czy sobie z boku wejdziemy? Zobacz tutaj. Bardzo się, no. Zupełnie inne niż gnejs, nie? To taki granik. Ale tam jakiś szybik musiał być. Gdzie? Zobacz. Wypuścił, tu jest tutaj taki szybik. No i dobra. Stara beczka jeszcze. A fajnie są te, nie? Widzicie, w środku się przebijają. Super. Tutaj to przejdziemy, zaraz idziemy do głównego nurtu. A gdzie się czuje woda? Ale lecieć, nie? No to tak jakby tutaj, wiecie, kółko jest. No i widzieliśmy stamtąd
Wejdziemy sobie, żeby sobie tam podejść, będziemy z tego. Tu będzie, tu jest, tu moim zdaniem tutaj. Tam podejdziemy jeszcze. To tu było zamknięte, nie? To musieli ich trzymać. Teraz tu jest, jakby jak tu jest głęboko. O, widzicie? A teraz my żeśmy wcześniej zrobiliśmy kółko, do wyjścia żeśmy z powrotem wyszli. No. Tu jeszcze możemy sobie obejść tamte. Ogólnie tam będziemy szli na tą część, nową część kopalni. Jeszcze możemy sobie tutaj poobchodzić, bo to był jeszcze jeden skręt, nie? Tam sobie te dziury poobłazić, bo to ładnie wszystko wygląda, nie? To tam jeszcze opuściliśmy jedynie. Tak, bo tam one, wiesz, one się tu łączą, bo to jest takie jak wiesz o co chodzi. Tu wejdzie potem jeszcze jeden. Ale zobaczcie te ściany, jak to ładnie wygląda. Nie? Nie, to już nie, tam przy... To woda jest taka w miarę czego, nie? Czysta? Czekaj, to chodź już tam pójdziemy. Nie ma takiej blizny, takiego tego, nie? Nie czuć. Nie, no bo tutaj nie ma tej obudowy, no nie? Żadnej. Że tak powiem. A w ogóle widziałeś, co się dzieje, jak to jest niestabilne? Samo w sobie? No. Jest tak w całości, to jest... To jest stabilne, a jak z tego wysoko, ale uciekać się, nie, musieli, oni to musieli tak zrobić tak wysoko. No tu widać po tym wylanym betonie, że dużo tutaj się nie obsypało. A możemy sobie jeszcze obejść tamten kawałek, połazić, nie? Jeszcze druty, stara instalacja. To były jeszcze takie przejścia. Tu są koło. Zupełnie inne te obrysy tutaj są tych tuneli, zwróćcie uwagę, nie? Takie są okrągłe, nie? Takie gładsze po prostu. No, nie takie ściosane, wiesz, ten, tylko takie zaokrąglone. A może to wynika po prostu z tego kamienia, że on taki jest, nie? Że tak go wypracowywali. Żeśmy chyba gdzieś znaleźli jakąś skrzynkę geocachingową, ale nie, tam z drugiej strony. Nie? Duże komory. Fajnie to wygląda. No. Duże takie komory. A tam co tam się zrobiła? Taka plama dziwna. Słucham? W tym miejscu? No oni tu nie, tu doszli po prostu do jakiejś skały. To jest jak prawdopodobnie jakiś już tutaj gnejs, a się przebijali, zadrapali, obsypywali. No i tam widać, że jest jakiś tam, nie? Inny rodzaj tej skały. Pokład się zaczął taki. Tu będzie taki jeszcze ten. Ślepy. Ładnie, nie? Fajnie. To też inaczej wygląda. O, tu jest ten posypany chodnik zaraz będzie. Można teraz tutaj się tym, czekaj, tam było. Ale to nie ma sensu się tu przebijać, bo tam wyjdziemy i tak zaraz. Jest tak zwana tama. Ciach. Bo to tym byśmy przeszli. Tak jak tam jest posypane, byśmy przeszli na drugą stronę, nie? Tutaj zobacz, Paweł. Tu byśmy sobie budowali. Tutaj. Tak, ta. Zobacz, widzisz? Tam byśmy doszli, tam co było, tam to rosło i po prostu ten zasyp, wiesz, dookoła. Kółko byśmy zrobili. Tu jest też. Przejdziemy, idziemy. Tutaj. Thank you.
Nie ma szans. Zobacz. No. Leci wody. No tam wejdziemy, nie? No tam jest właśnie kierunek, tam jeszcze pójdziemy. Będzie odbicie w lewą stronę, tu przejdziemy na nową część. Taki duży odcinek będzie, tu przejdziemy, a tutaj właśnie gdzie ta woda się leje, tamtym posypanym chodnikiem jest przejście na część starej kopalni. To co tam próbujemy? No jak się woda tutaj tam przelewa, jest posypane, tam będzie posypane pod ten, bo tam woda dotknął, przepraszam. Nie wejdziemy, no. Albo to jest warunkiem, żeby tam wejść, musi tutaj woda nie lecieć. Dużo kawałek tam trzeba podejść, czy nie? No to podejdziemy, chyba chcę zobaczyć. I tam się trzeba przełgiwać. Tak, tak, cały czas do przodu, bo to jest podszypany chodnik. Na takim długim odcinku. Ale kurczę, lipa, szkoda. Ale dobra, to inne rzeczy sobie zobaczymy. Idziemy na tą nową część, to też będzie duży kawałek. Widzicie, się to wróci na pewno, o. Czyli tutaj trzeba po prostu latem, tak tylko latem. Ale za to też woda była. Tak? Jak mówiliśmy, też tutaj woda była. Mniej, bo też leciało normalnie, wiesz. No to ja trzeba trafić w taki moment, kiedy nie ma tej wody, a to ciężko tak, wiesz, trafić, nie? Ciężko. To? Dobra, idziemy tutaj. No i tutaj to było to. A my idziemy. Tam byśmy doszli do tego posypanego chodnika z tej strony. Zobaczcie, jest tutaj skrzynka geocachingowa. Pamiętasz ty jajko? A jajko, ale fajne. No, schowane tutaj. Tam można się wpisać. Żeby się wtedy nie wpisali, nie? No tylko wpisuję. I tutaj byśmy doszli do tego posypanego chodnika. Z tej strony, a bo tu idziemy na nową część kopalni. W tą stronę. Tu będzie tam trochę wody. Tak. No jak chcesz, to podejść tam, zobacz sobie, nie? Tam potem jest taki przesmyk, Paweł. Wąski. Tam później jest tak posypane do góry, że tak trzeba się tam czołgać, wiesz. Nawet by było ciężko się tam czołgać, w sensie takim, można by było ogarnąć się tam, tylko tamte to są wolne. Jest ponton, a to i tak wszyscy byśmy nie popłynęli. No tak. Napompować tam, a to byśmy już świnili, bo idąc na czworaka tutaj, byłem tak nisko posypany, to byśmy wcale mokrzy byli. Nie? Nie, to trzeba tak no. Dobra. Teraz tutaj ostrożnie. Bo nisko. Zobacz, jaka czyściutka woda. Tutaj, tutaj jest efekt. Patrzcie tego tunelu, co ci mówiłem. Mhm. Pokaż sobie, poświeć tam do przodu tą lampką. Bo ja tu nie jest. Nie, tego zoomuję sobie. Pokaż. No i to. Zobaczcie. To jest fajny efekt. Z tego. No strzelam, wiecie. To, kągu taką. Dobra, trzymaj sobie to, ja wezmę to. I ruszamy. Ostrożnie, tu na początku będzie trochę zwalonej obudowy górniczej. Nie? O, ale spokojnie sobie przejdziemy. Ostrożnie nogi stawiamy. Ale woda czyściutka, ja pierdziele. Tam zaraz się wypłyci. Tu był, zobaczcie, to chyba było wzmocnienie ustawione, nie? Żeby się tutaj nie zawaliło takie z tych podkładów. Zwróćcie uwagę, widać to teraz, bo woda czysta jest. Jest wmocona. Nie, Paweł? No. To stąpnica taka, stójka była tutaj zrobiona. Widzicie? Tutaj następna. Zobaczcie tutaj ile tych wierteł będzie po drodze.
Tu też pewnie i lutnie były na tym zawieszone. Wbijali wiertło, wyginali i wieszali na tym lutnie odpowietrzające, nie? Ale ty mówisz, że... Ale ogólnie rzecz biorąc, ta stara kopalnia to jest jeszcze wcześniejsza. No, ale ja tak no. Patrzę po tych, to nie jest to. Zobacz, tu masz wszystko na te... Tak? Dobrze mówię? Nie, wszędzie. To jest nowa część kopalni. To co teraz idziemy. A tamta to jest ta stara kopalnia. Gdzieś. Ale woda super, nie? No. A teraz zobaczycie, bo będzie tutaj teraz jest tak wiele ciemno. Te dno. Za chwilę się to zmieni. Tak, ale ewidentnie się wypuszczają na nowy łodery. To dziurę masz? No gdzieś przynajmniej, bo ich opuszczają pod kaput. No. O, zobaczcie. Solidna robota. Tutaj to jest ten, przewody elektryczne na tym wisiały, nie Paweł? Instalacja. Haki drewniane takie, nie? Tak, na drewnianych zazwyczaj tak. Zobaczcie, tutaj tych haków jest. Jakie obite taką skórą na tym drewnie przed tobą? Tu? No. Jakaś izolacja w formie gumy, wiesz, coś tu zawinęli, może gdzieś tu kapała woda na ten przewód i zawinęli, zabezpieczyli łączenie, żeby nie zgniło po prostu, żeby nie zgnił uchwyt, czy wieszadło, wiesz, żeby się nie zwiesiły przewody. Tutaj to były to są wiertła pozostawione po to w ścianie, żeby je powyginać i później lutnie zawiesić, nie? Podejrzewam. Lutnie odpowietrzające. Te rury takie, które widzieliśmy tam na tym Henryku, nie? No, rozumiecie? No, no sam tutaj zobaczcie ślady wiercenia. Tradycyjnie tutaj nie było żadnych... Wszędzie tak było. No, to wiecie, to górnicze sprawy są. To tak zawsze tak samo mniej więcej wygląda. Uważajcie na środku, tak jak będzie głaz tutaj. Mijamy. Jak ktoś chce, to może iść górą. Nie widzę przeciwwskazań. Już jestem do tego Rafała, nie będę dzwonił, do Marcina trzeba będzie dzwonić.
fajna woda, nie? No ja to elegancko, nawet nie ma tej elegancji do zapachu, nie? Może wynika to z tego, że ten rodzaj skały tutaj jest, ten granit taki jest. No, 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 jak pójdziemy, to nie może być taki wyryk. No i tutaj były, to widać, nie? Wgłębienia są, tory szły. Tak, tak. No, I teraz tutaj szeroki, fajny, że tak powiem, nie? To jest myk. No. Technika prosto, wiesz. No bo oni tutaj uran wydobywali, nie? I jeszcze inne jakieś, bo tu parę, nie? Nie wiem, co to. Jakaś stara bryczka. O, i kanał odwadniający, nie? Z lewej strony widać od razu, nie? Ładnie. No i tutaj taki, tu się zmiana, nie? Albo on jest przykurzony od strzałów, nie? Albo tu jakiś jest już zmiana tego, nie? Materiałowa. Nie, to ja się właśnie zastanawiałem, czy on tam nam widać, skąd ta skała, nie? No. A to widać, że wiesz, robili takie, bo tu jest tylko fragment, nie? Tu znowu idzie ten nos. Przebijali się przez jakąś żyłę po prostu taką, tak. Tego, takiej skały. I to po literu tam nie unosili na zewnątrz, tylko rypali tam, nie? Z tyłu. Ale tu już bardziej taki twarz. No. A tu zupełnie też, nie? Patrz, jak głupało się tutaj. Tak, zaczął też. Otworzę to tu. Myślisz, że kontrolne, czy? Po tym strzała. A tutaj zobaczcie, tutaj te sklepienie, nie? Jak tutaj jest takie, po, że tak powiem. Nie? Widać, inny to jest rodzaj skały. Nie, ale fajnie mówisz, idziesz kurde, na pewno już się czołgasz, nie? No, wygodnie. No. Końcówka tam tak tego była do. A tu jest taki szybciej. A tu masz od... od reumata. No. Musiałem sobie zostawić. Zawór to jest. No. Ale wiesz, skoro tamten chodnik jest tam podlany i leje się, tam później dalej nie przejdziemy, będzie wszystko pozalewane, będziemy chodzić, wiesz, po szyję. Nie? No właśnie. To mniejsze, to trzeba, tu musi być, jak, tu trzeba wejść, jak się nie leje ta woda. Nastawiłem tak na ten pół, ani ten, ani to. No widzisz, on dzwoniłem do niego, mówił, że tego, nie, że nie ma wody. Czyli zasada jest prosta. No. Jeżeli w Dźwigowicach da się wejść, to no. Tutaj są, to też się da, czy nie, nie trzeba. Jeszcze raz. Jak w Dźwigowicach da się tam przejść dalej, to tutaj też się da, czy nie? Czy wy byliście wtedy też? No to byliśmy w tym okresie, my żeśmy sobie co wtedy żeśmy zostali. Tam i myśmy potem ruszyli do Kowar. Zresztą ja się wtedy mówię, że my chcemy do Kowar jechać, nie? Mm-hmm. I później. Ale tutaj wtedy też był podlany ten chodnik, też, nie? Ale ja widziałem, że wchodzą, są jakieś okresy, gdzie jest jakiś tego, w okresach jakiś właśnie... Trzeba będzie sprawdzić, no. No, tylko właśnie będzie trzeba zmienić do tego, no. Do tego Marcina, on tam jest tym przewodnikiem na tej kopalni tutaj, na podwórzu tej uranówki. Bo tam byliśmy z nim na ekstremalnej trasie, żeśmy go tam poznali, on ma syna. W rejku Roberta, takiego Maśka, i oni też te podziemia lubią. I z Robertem zafali wspólny temat, my żeśmy też zaczęli rozmawiać, wiesz, tego. No i też mam kontakt do niego. Rozumiesz, proszę ja ciebie. I będzie to trzeba do niego, bo on to wiarygodnie, on wiesz, pojedzie, nie odpowiednie od razu, ale się zadzwoni z tydzień, wiesz, czy coś przed. I on powie, wiesz, bo on wie, o co chodzi, on też to lubi, no to... Podejrzewam, że wiesz co? To jest od pneumatów, nie? Rury. A to od materiałów wybuchowych może być, wiesz? No tutaj za śrubki. To dobrze działa. Wszystkie. O, to jest ciekawa rzecz. To jest jakaś pokrywa od... od żarówki może tej gazowej, co? Tak mi się wydaje. Od pneumatycznej. Albo od pompy jakiejś. No tak, to jest jakaś schowa, to masz, kurde. To nie jest izolacja, to jest chyba, to są przewody od prymatów, powietrza, nie? No i pewnie się tu zostały i ograbili tutaj chodzili, tak, wiesz. Tak, no bo średnicą ten tak. Pojnik, co tam, tu nawet pasuje. Tak, tak. Jest, dokładnie jest pod właśnie ten łącznik tutaj. Tutaj leżą, zobaczcie, te. Klamra ciśniacka. O, klamra ciśniacka, no dobrze, bo żeśmy zauzywali dużym pismidaszem do papieru. Ale to jeszcze przecież w tej kopalni co byliśmy, czekaj. A, w Marcinkowie. To jeszcze było oryginalne te były. Tak? No. A się, co będziemy się zaraz zapytać.
Ta włoka ja wyglić. Miałam. To dwie. A to znak w braku też. Nie, to za mało kawy. O, weź się zsumuj tam do końca tunel. Fajnie będzie wyglądać, że mnie tego wyciągnij. A, bo nie widziałam, że jest trochę. No, zobaczcie jak już fajnie wygląda taki, nie? Ty, to ten konik ile ma? Szukam? Pół kilometra czy więcej? Tutaj? No. Chyba więcej jak 500, jak tu już jest 400, jeszcze kawałek jest. Tam wypisało 400. No. Ale tamten idzie, wiesz, w tamtym kierunku, nie? Bo niby równolegle z tym. Czekaj, to by miało to samo, bo wracać do tego pierwszego rozwidzenia. No tak, bo on może... będzie zakończony przodkiem. Aha, a później możemy tam to tym drugim tym, tak? To jest ta nowa część kopalni. Oni to był ten chodnik wydobywczy. To. I tamte te jeszcze takie po bokach, nie? Jakieś tam podsypane pod tego, ale żeby dalej się zapuścić tamtą część, no to właśnie tam co jest podsypane ten chodnik, nie? To ta woda leciała. Część to tylko jest ta stara kopalnia, to taka wieża. Tam, za tą wodą. Za tą wodą. No, ale tamta jest właśnie najfajniejsza, bo tam szyb do góry, schody są. Wiesz o co chodzi? No ale ty widziałeś, że ktoś tam wchodził? No, nie widziałem, patrzyłem. Tak? No. Wchodzili. I też właśnie popatrzyłem, bo jakiś ten spojrzałem, bo my żeśmy jak tu przyjechali, to żeśmy weszli do tego podsypanego chodnika, a wcześniej nie patrzyłem. I dopiero później żeśmy wyszli, mówię, zobaczę o co chodzi, nie? Bo miałem mapę i tego i tak mówię, kierowało nas na ten szarą strześć przez ten podlany chodnik. A się nie chciało wierzyć, że to jest to, wiesz, nie? I mówię, żeśmy kawałek tego, mówię, to niemożliwe, mówię, pewnie jakieś tam źródło bije. A później spojrzałem tam, te informacje poczytałem po tego i faktycznie, że tam dalej jest ta część, nie? Ciekawe, teraz chyba nie. 520. Tak? 520. Co? A właśnie na widzicie to? Aha. Zobacz, oryginalny lejek. Nie bierzecie? Ja jeszcze takiego nie mam, nie? Meszka do kawy. Do tej chwili żonki, która została w tej policji. 520 metrów. Masz to w piwnicy? Co mam? Pewnie kawę z nim zbyło, wszyscy. Leży gdzieś w piwnicy. Czy sprezentowałeś kogoś? Nie mówiłeś pochodzenia. Nie, leży w piwnicy. No, zobacz, tam coraz szybciej się robi, nie? No, a te ładne takie. Nie zniszczone. Prawie jak nowe. Jeszcze nie zapisałem. Nie mam. Mam dziesiątkę, mogę wstawić. Mam parę kamyków. Co to? Z kartą. Nie, czekaj. A to jest, poczekaj. To jakaś klamra złączająca. Jakiś dekielek. Może od lampy to jest środek, od błyśnik chyba. A to mi się tak wydaje, że to jest taka daszek. Tak, to jest od lampy. A to jest jakaś jest łączka. To zrozumiałe też jakąś łączkę do prymata z przejściem do zawieszką. Blacha wydobywca. O, łopata, widziałeś? Fiskarca. Paweł. Coraz częściej i coraz większe zdobycze. Tak. A nie będę tutaj zostawiać. Patrzę, że będę. Patrzę, że będę. Patrzę, że będę. Patrzę, że będę. Patrzę, że będę.
To się wyczerpała bateria. Bardzo, jak i bułka. No. No to jak z gumy, wiesz. Mówią, że łodyga nie dyga, mama Ola dyga. No masz się. Gdzie jest sobie? Nie, śmiej sobie jak to lubisz. Bo to jest, nie? Tutaj to jest do zatrzymania kolejki, nie? Tak, opornie, tak? Tak. Tylko to przez przejść sobie. Tak, to kozioł rozrakać. O, gratek. Oho, oho. Ja nie mogę, no. To jak tak tego, z szpitala psychiatrycznego, to chyba oryginalne dresy są. Tak, to jest cel. Bierzemy? No tu chyba dwa tory były, wiesz? Zobacz, jakaś mijanka. Ej, to jest inny ten. Tak. I oni powiedzą, dlatego tutaj zaraz wiesz, dojdziemy. Pewnie temu. Jeszcze myśleli, że gdzieś tam jeszcze coś będzie. No. O, to tutaj ta sama. O, ale czemu zrobili tutaj stację przeładowczą taką? Ciepło jest, wiesz? No jest ciepło, no. Nie? Nie jest taki kurde, wiesz. Ten żywik by śmieszał, bo to jest wszystko suche. No. Z góry nic nie kapie, tylko masz dolny, gdzie to urządzenie i to wszystko. No i idziemy cały czas do góry, nie? Cały czas, no. No, bo woda płynie, zobacz, z lewej strony. Tak, tak. Aby. Teraz będzie się widać lekko zakręcać. No, a tam jakbyśmy weszli, tam jest jeszcze więcej dołożenia. Tam to jest jeszcze zadane. To jest mały kawałek na mapie. To jest taki kawałek, nie? A tam dalej takie są te tunele, zobacz. To jest tak na mapie pokazane, a tam są takie dalej później te tunele. Rozumiesz? Tak. No ale tam też pewnie, wiesz, tam nigdy ten poziom wody na tyle nie spadł, więc tam... Spada, bo wchodzili, a widać, wiesz o co chodzi, przy marznie, z góry. Jeszcze trzeba poczytać o tym, że to nie jest tak, że ten korek wody się blokuje na parę godzin i później znowu woda na ciepło, wiesz? Nie, tak, to raczej wątpię. To ja to by było trzeba tego. No już 700 mamy. Nie? Jak on tu wleciał? Tak daleko. No ale to pierwszy, który ten, nie? No. Tu jak szeroko. Tu jaki kwadrat by się wypała klaserem. Nie? To się tu potem z tym takie te bloki odpadały, tak, wiesz? O to jakbyśmy podpukali, no to pył jest od strzałów, nie? Zobaczcie. Nie? Tak. Wejdziesz po ścianie, to jest pył strzałowy. Pozwolę, jak się to przemyli, była taka skała. Co? No bo jak oni tutaj strzelali ładunkami wybuchowymi, niesamowity pył był, wiesz, to wszystko się tutaj... Co, finite travail? No to jest ten... Ładnie wyglądają, nie? Nie, to jest... To wiesz, to chyba, nie? Tak, o, człowieku, wiesz, w oryginale.
Patrz, jak to długie było. Pokaż. Pokaż do kamery, jakie to było długie. To się zakrzywiło. Czy łomanie, a może to, jaka to wiertarka do tego musiała być? A, widzisz, łamane. No, to co jeszcze dłuższe było. Albo cup tylko poszedł. Się stępił. Albo cup się stępił. No.